Zapoznanie się z kulturą łemkowską, ludności pochodzącej z pogranicza Polski, Słowacji i Ukrainy, było częścią projektu, w którym słuchacze Uniwersytetu III wieku poznawali mniejszości żyjące na terenie naszego kraju. Oprócz kultury Łemków, seniorzy poznali także historię i tradycje mniejszości romskiej, słowackiej, a także żydowskiej. Projekt obejmował mało, że mniejszości narodowe, takie, które u nas w kraju występują, ale skupiliśmy się dodatkowo na Łemkach, ponieważ nasz wyjazd siedmiodniowy przybliżył nas jeszcze bardziej właśnie do tej ziemi, bo tam jest siedziba Łemków i tam mogliśmy dokładnie poznać wszystkich tych, którzy jeszcze z tej rodziny wielkiej łemkowskiej zostali. W ramach projektu wszyscy słuchacze uniwersytetu wzięli udział w wykładach, a 50 z nich pojechało na siedmiodniową wycieczkę w połowie września do Krynicy. Tam dzięki Stowarzyszeniu Ruska Bursa z Gorlic mieli okazję spotkać się z rodziną łemkowską i dzięki nim poznać historię, tradycje oraz kulturę tej ludności. W czasie pobytu w Krynicy właściwie spotkaliśmy się przede wszystkim z jedną rodziną. To jest rodzina państwa Trochanowskich. Pani Anna Trochanowska miała z nami warsztaty kulinarne. Tu będzie można ewentualnie spróbować zdegustować trochę takich potraw, ale to już nasz wypiek, nasze dzieło. Pan Andrzej Trochanowski, syn, uczył nas śpiewać. W tle słyszycie Państwo, jak nasi studenci śpiewają. A pan Petro Trochanowski, z którym mieliśmy najmniej do czynienia, jest poetą, psalmistą. Oprowadzał nas po cerkwi świętego Włodzimierza w Krynicy i pisze piękne wiersze. Dzisiaj na tej wieczornicy będzie można usłyszeć jego wiersze też. W ciągu tych 7 dni szanowscy seniorzy mieli m.in. okazję wziąć udział w warsztatach muzycznych, podczas których uczyli się łemkowskich pieśni i melodii. Nauczyliśmy się śpiewać, mało że melodie łemkowskie to jeszcze językiem łemkowskim, więc dostaliśmy odpowiednie podkłady muzyczne, przy których możemy dalej jeszcze ćwiczyć, więc musimy na podsumowaniu oczywiście pokazać, cośmy się nauczyli. Słuchacze UTW poznali też tajniki kuchni łemkowskiej, tradycyjne potrawy, przepisy oraz sposoby ich przyrządzania. Pani Trochanowska nauczyła nas pewnych rzeczy gotować. Mówiła nam o różnych tajnikach kuchni łemkowskiej. Dała nam przepisy. Wobec tego myśmy to w domach próbowały. No, Ula jest zafascynowana. Niektóre z nich można było skosztować podczas uroczystego podsumowania projektu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie. To, co dzisiaj będzie można spróbować, to są chomiłki, to kluseczki, powiedzmy takie, sera z miętą i z masłem, suszone bardzo długo, bo w piekarniku się suszyły prawie 2 godziny, zalane oliwą i mogą podobno aż miesiąc tak być przetrzymywane. Ja pozwoliłam sobie troszeczkę wzbogacić ten przepis i dołożyłam do części chomiłków suszone pomidory. Myślę, że będzie to ciekawy nowy przepis w tym momencie. Oprócz łemkowskich smakołyków, podczas wieczornicy szlakiem polskich Łemków po Małopolsce można było także posłuchać tradycyjnych przyśpiewek, których nauczyli się słuchacze UTW, a także obejrzeć zdjęcia powstałe podczas trwania tego projektu. Bogactwo kultury łemkowskiej tak bardzo przypadło do gustu słuchaczom UTW, że planują kolejne spotkania z kulturą tej mniejszości. W planach jest nawet zaproszenie zespołu muzycznego działającego przy Stowarzyszeniu Ruska Bursa na koncert do Chrzanowa. Nam się strasznie podobał ten śpiew i w ogóle ta współpraca z tą bursą ruską. Tam jest wspaniała młodzież, która w tej bursie jest, pracuje, mają zespół muzyczny, śpiewają cudnie i tak nam się marzy, że może kiedyś będziemy mieli na tyle, no jak nie wiadomo o co chodzi, to o pieniądze, pieniędzy, żeby ich ściągnąć tutaj do nas. Nie wiem, może zrobić taki koncert, gdzie i my trochę pośpiewamy, i oni pośpiewają. Wydaje mi się, że jest to rzecz, którą można by było zrealizować. Projekt Śladem Polskich Łemków po Małopolsce powstał przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.